Witamy po krótkiej przerwie. Ze mną trener zespołu Lechii Marcin Kaczmarek. Zanim przejdziemy sobie do pytań, bardzo proszę panie trenerze o krótką charakterystykę dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, dzień dobry. Na pewno ciężko zebrać myśli po takim meczu, natomiast jedno co mogę powiedzieć na gorąco, to żeby przeciwstawić się w jakiś sposób takiemu zespołowi jak Raków w tej chwili, no to trzeba mieć o wiele więcej elementów na zdecydowanie wyższym poziomie. Myśmy dzisiaj w zasadzie w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła ustępowali przeciwnikowi. Trzeba to uszanować, jeżeli chodzi o klasę rywala. Natomiast w niektórych sytuacjach rzeczywiście zachowywaliśmy się w taki bardzo, bardzo naiwny sposób i to trzeba wychwycić i to trzeba starać się jak najszybciej poprawiać i na to reagować. Ja powiem inaczej, bo na pewno państwo będą mieli kilka pytań, ale jakby ostatnią rzeczą, którą w tej chwili moglibyśmy zrobić, to może to źle zabrzmi, ale spuścić głowy i myśleć, że to jest dla nas jakaś wielka tragedia. To jest mecz przegrany, natomiast to, co przed nami, jest najistotniejsze. Ja to powiedziałem zespołowi bezpośrednio w szatni, że takie mecze mają nam dać odpowiedzi też na to nam jako sztabowi, jak funkcjonować na przyszłość. Natomiast musimy się wszyscy razem skoncentrować teraz bardzo mocno na tych zadaniach, które przed nami, bo znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Dzisiaj dostaliśmy taką poważną lekcję piłki nożnej. I myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne kolejne zadania przed nami, ale mam nadzieję, że mimo tej trudnej chwili dla nas dzisiaj, bo rzeczywiście to jest taka sytuacja, w której można poczuć się niedobrze w tym, co się robi, to musimy znaleźć odpowiedzi, musimy znaleźć sposób na to, żeby ten zespół prezentował się zdecydowanie lepiej w kolejnych meczach. Bardzo dziękuję. Możemy przejść do pytań. Dzień dobry, Jakub Chleć, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, przed spotkaniem mówił pan o pomyśle na Raków, że mimo tego, że jest to drużyna klasowa, to też ma swoje atuty, znaczy swoje jakieś mankamenty i wy będziecie chcieli to wykorzystać. Pytam bez złośliwości, bo no nie zdążyliśmy zobaczyć pewnie pomysłu Lechii, bo Raków szybko przejął inicjatywę, zdobył dwie bramki i tak naprawdę no, kontrolował spotkanie. Jakie było założenie na to spotkanie? Czy może pan zdradzić plan i pomysł na ten mecz? Oczywiście pomysł to jedno, a realizacja to zupełnie coś innego. Potem są żywi ludzie, którzy wychodzą na boisko i trzeba to zrealizować. No my oczywiście chcieliśmy przyjąć Raków na swojej połowie. Mieliśmy zadania, żeby wyblokować wahadła, stąd też staraliśmy się obniżać trochę naszych skrzydłowych. Mieliśmy się jakby starać po przechwycie piłki w środkowej strefie boiska wykorzystywać te przestrzenie, które przynajmniej w teorii powinny być wolne. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli się chce grać powiedzmy w niskim ustawieniu, w niskim pressingu, to po to, żeby z tego wyjść do ofensywy. My nie potrafiliśmy tego zrobić przy takiej organizacji gry Rakowa. Po prostu nie pozwolili nam na zbyt wiele. Do tego dochodziły aspekty takie, że byliśmy często spóźnieni w doskoku, w środkowej strefie boiska. Można grać niżej, ale jeżeli nie ma ataku na piłkę, no to robi się z tego kłopot. Plus szybko stracona bramka oczywiście też w jakiś sposób spowodowała, że no Raków się napędzał, a my nie potrafiliśmy w odpowiedni sposób zareagować.
I drugie pytanie, może mało popularne po porażkach, zwłaszcza wysokich, o plusy tego spotkania. W każdym meczu takie są. Czy pan na gorąco potrafi takie znaleźć? Nie, ja nie zamierzam szukać tutaj jakichś wytłumaczeń. Po prostu dzisiaj trafiliśmy na zespół, który był w każdym elemencie od nas lepszy i ja muszę zrobić wszystko, żeby spowodować, że Lechia będzie grała tak jak momentami z Pogonią, czy tak jak momentami z Krakowią, bo tych chwil i momentów było na pewno sporo. W dzisiejszym spotkaniu nie mieliśmy specjalnie argumentów i ja nie będę zaklinał rzeczywistości. Przegraliśmy ten mecz bardzo wyraźnie i tak jak powiedziałem, trzeba uszanować klasę przeciwnika, a nam to daje kolejny element, nam jako sztabowi do tego, żeby starać się zmieniać nasz zespół na każdym treningu, na każdej odprawie, w każdej rozmowie. To jest trudny moment dla chłopaków w tej chwili, dla mnie również. Natomiast tak jak powiedziałem, cały czas walczymy o to, żeby się odbić i cały czas wszystko jest przed nami. Myślę, że w takiej dyspozycji Raków mało spotkań w tej lidze przegra albo nawet zremisuje. Jakby gratuluję, bo ten zespół rzeczywiście prezentował się momentami dzisiaj tak po europejsku bym powiedział momentami. Paweł Sękiewicz, Dziennik Bałtycki. Marcin, powiedziałeś, że te mecze mają dać tobie odpowiedź na różne pytania. To powiedz mi, jaką odpowiedź daje ci gra Hisena Clemensa i co w ogóle powoduje, że dajesz mu szansę? Co ty w nim widzisz takiego? Okej, mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że uważam, że Clemens bardzo dobrze wywiązał się ze swoich zadań, jeżeli chodzi o mecz z Krakowią. Szczególnie jeżeli chodzi o blokowanie tej prawej strony i jakby w zasadzie bez zagrożenia z lewej strony Krakowi. Okej, nie dał zbyt wiele do przodu, natomiast tych zadań, które miał, które były dla mnie ważne, się wywiązał. I tyle. Oczywiście dzisiejszy mecz też dał mi pewnego rodzaju odpowiedzi na to, w jakiej dyspozycji są dani gracze. I moją rolą jest, żeby teraz odpowiednio zareagować i wyciągnąć wnioski. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Okay. To ja jeszcze dopytam od razu o środę. Czy masz już plan, pomysł, jaki skład wystawisz, jak podejdziesz do meczu z Radunią Stężyca? Czy będą jakieś większe rotacje, czy ten skład będzie jednak zbliżony do tego podstawowego? Jaki masz pomysł? Jesteśmy świeżo po 90 minutach meczu mistrzowskiego i teraz trzeba zobaczyć, w jakim stanie fizycznym przede wszystkim jest zespół, czy nie ma jakichś urazów. Natomiast my podchodzimy do tego meczu z Radunią bardzo poważnie. Chcemy przejść do następnej rundy i mam nadzieję, wierzę w to, że wystawię jakby optymalne zestawienie. Wiemy, że muszą być zmiany. Jest też przepis o młodzieżowcu, prawda, który w Pucharze Polski obliguje nas do tego, żeby wystawić młodych graczy. Także tutaj mamy te kilka dni, żeby odpowiednio się do tego meczu przygotować. Natomiast traktujemy go na równi z meczami ekstraklasy. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak było.